Hej, czy łatwo jest zacząć przygodę z dronami i latać takim dronem, jak się nigdy nie miało styczności? Chyba tak i mam nadzieję, że zaraz Wam to pokażę. Oczywiście zaczynam od tego, żeby było bezpiecznie, więc jakieś szkolenie na stronie Paszpa warto było wykonać. Robimy check-in, no i próbujemy odpalić drona. Pierwsza rzecz, która nam się przyda, to chyba umiejętność wystartowania go z ręki, bo nie zawsze, tak jak tutaj, mamy jakąś równą powierzchnię, które nam się śmigła nie zaplątają. No jak już nam się go uda wystartować, to możemy skorzystać z kilku trybów autonomicznych, które nam ułatwiają pracę. Teraz dronik nas śledzi. Jest w trybie śledzenia, leci sobie od nas tyłem, ale gdybyśmy się od niego odwrócili, to podążałby naszym śladem i oczywiście mamy tutaj systemy inteligentne, czyli dronik nic nam nie przypieprzy, z przodu, z tyłu ma czujniki i będzie nam fajnie omijał przeszkody. To jest jeden z sposobów, w których możemy wykorzystać drona, nie potrafiąc latać. Dron robi wszystko sam, trzyma kadr i jesteśmy w centrum uwagi. Kolejną funkcją, która jest bardzo łatwa do wykorzystania, są to quickshoty i mastershoty, czyli kolejne tryby automatycznego lotu, gdzie zaznaczamy nasz interesujący obiekt na naszym ekraniku, na aparaturze, no i dron wykonuje automatycznie akrobacje, które możemy wykorzystać w naszym nagraniu. Zobaczmy, jak jakieś wyglądają. Przejdźmy do tych najprostszych, zacznijmy od dronim. Oczywiście mamy na aparaturze podgląd, jak taka sekwencja będzie wyglądała. Zaznaczamy nasz obiekt, wybieramy dystans, na jaki dron się oddali, klikamy start i dron automatycznie przystąpi do nagrania sekwencji. Teraz przejdziemy do nagrania drugiej sekwencji automatycznej, będzie to boomerang, też jedna z fajniejszych opcji. Pamiętajmy tylko tutaj, że w tych trybach nie działa nam wykrywanie przeszkód, w związku z tym musimy się upewnić, że nie ma żadnych przeszkód i że w dron nic nie uderzy. Szczególnie kiedy leci bokiem, wtedy w ogóle się już tam nie zatrzyma i to grozi nam uszkodzeniem zabawki. Drogiej zabawki. Ponownie zaznaczamy się na naszej aparaturze, wybieramy sobie, w którą stronę będzie wykonany bumerang, klikamy start i to wszystko. Wszystko dzieje się automatycznie. Możemy trzymać guzik na przycisku awaryjnym, wtedy dron w danym momencie zawiśnie w powietrzu i przestanie wykonywać akrobacje. Gdy już zaznajomimy się z automatycznymi trybami lotu i chcemy przejąć stery naszego drona własnoręcznie, manualnie, nie jest to również trudne, a osoba, która pierwszy raz trzyma taką aparaturę po chwili latania, jest w stanie ogarnąć temat i sobie tym dronem polatać. Mamy trzy tryby. Jest tryb cine, czyli taki spowolniony. Dron wtedy jest bardzo spokojny, powoli reaguje na nasze działania na drążkach. Tryb normalny, wtedy dron jest trochę żwawszy. I tryb sportowy, w którym nie działają czujniki, a dron staje się oczywiście dużo szybszy. No jak już sobie przeklikamy wszystkie tryby automatyczne i sprawi nam to łatwo w obsługiwaniu, zobaczymy, jakie to daje efekty, to możemy chwycić za aparaturę i spróbować samemu trochę polatać. Bateria nam wystarcza na 30 minut lotu, więc co? Najlepiej wziąć aparaturę w rękę, spróbować polatać. Drążki tutaj działają inaczej niż tak typowe przyzwyczajenie z gier wyścigowych na konsoli. Lewy nam służy do podnoszenia i opuszczania drona. Mamy kontrolę od góry dół i obracania samolociku wokół własnej osi. A drążek po prawej służy nam do poruszania się dronem w przód i w tył oraz na boki. A co, kiedy chciałoby się zmienić jakby nachylenie kąt kamery? Okej, od tego jeszcze nie poruszyliśmy. No to oprócz tego, że mamy możliwość sterowania pozycją naszego drona, mamy też możliwość wybrania kadru za pomocą kontroli nachylenia gimbala. Możemy opuścić gimbal w dół, wtedy dron do nas bliżej podleci, podnieść, wtedy będziemy patrzeć się w górę. To wystarczy w sumie, wystarczy próbować, chcieć się tym bawić, zajawka jest fajna, łatwa i przyjemna. Każda osoba, która chciałaby to zrobić, to najlepiej, żeby sprawdziła, jakie są przepisy dotyczące latania w danym miejscu. Najlepiej wykonała szkolenie na stronie Paszpu, gdzie będzie miała jakieś podstawowe informacje o bezpieczeństwie lotu. No i co? Chwytać aparaturę, latać i trenować.
może być na początku trochę trudno przełamać strach, bo jednak to jest dosyć kosztowna zabawka. No i nie chcielibyśmy jej popsuć. Te systemy inteligentne i czujniki w miniaczu trójce już pomagają trochę zapanować nad nerwami. Natomiast zawsze dla tych bardziej bojaźliwych jest opcja wykupienia DJI Care. W momencie, w którym uszkodzimy drona, przysługuje nam wymiana za oczywiście pomniejszoną sumę niż tyle, co kosztuje cały dron. Więc jest to jakaś opcja. My jako mamy pierwszy raz drona, pierwszy raz się nim bawimy i chyba na tyle zaufaliśmy tym systemom, że nie mamy DJI Care. Na razie nic nie zrobiliśmy, a pierwsze loty były dosyć takie, powiedzmy, chaotyczne i nerwowe, ale trzeci, czwarty lot i wszystko staje się prostsze, łatwe i intuicyjne. Znowu się tu wtrącę zza kamery, ale chciałabym dodać, że dla osoby takiej, wiecie, nietechnicznej, która zazwyczaj nie bawi się takimi zabawkami, zwłaszcza tak kosztownymi, no to był trochę dramat do tego, żeby się przełamać i wydaje mi się, że w moim przypadku pomogła mi pierwsza próba Wisły. Jak lataliśmy nad Wisłą właśnie, nagrywaliśmy zachód słońca, który może Andrzej wam tu wstawi w przebitkach, to przysięgam, że stałam na brzegu w głowie, jak mantra leciało mi: Boże, nie spadnij do wody, Boże, nie spadnij do wody. Ale z drugiej strony, jakbym już tak opowiadamy, co się wydarzyło, to jak chyba drugi czy trzeci raz lataliśmy, ja próbowałem się śledzić dronem w trybie Active Track na motocyklu. Odjechałem motocyklem, tobie zostawiałem aparaturę. Śledzenie przy zawracaniu mnie zgubiło. I co? Pierwszy raz trzymałaś kontrolę w ręku, nie grasz w żadne gry na konsoli, a udało ci się nim wymanewrować i wrócić do siebie. Więc chyba to dobrze świadczy o DJI. To prawda. Jeżeli się nie ma doświadczenia i takiej maniery w paluszkach, jeżeli chodzi o sterowanie po graniu na Xboxach czy innych playakach, no to faktycznie obsługa tego nie jest taka trudna. Trudne jest latanie tym płynnie, jeżeli chcecie już robić takie profilmy, ale tak po prostu, żeby dolecieć, wrócić i jakby zrobić to bez pomocy tego magicznego guzika, który do nas wraca, to jak najbardziej jest to możliwe, nawet jakby bez wcześniejszego nauczenia się, może? To będzie dobre słowo, bez wcześniejszego nauczenia się, jakby co trzeba nacisnąć, żeby ten dron poleciał tak, jak my chcemy. Czyli podsumowując, zakupić drona nie jest trudno, o ile się trafi. Historia, jak można go zdobyć, nie czekając w kolejkach na przedsprzedaż na poprzednim vlogu. Nie bać się wziąć drona, ćwiczyć, próbować i się cieszyć. I coś z tego wyjdzie. Latać, latać, jeszcze raz latać.